serca Elvis Presley, król rock'n'rolla. Na całym świecie do dzisiaj ukazują się płyty z jego muzyką. Do 1992 roku Presleyowi przyznano 110 płyt złotych, platynowych i multiplatynowych. Pomimo 18 lat, które minęły od śmierci Presleya, jego popularność nie słabnie. Nadal nagrania króla rock'n'rolla słuchane są na całym świecie. Artur Socholik od 10 lat pasjonuje się życiem i twórczością Presleya. Przed 5 laty wraz z kolegą założył w Krakowie drugi w Polsce fan klub Elvisa. Zaczęło się lat temu, 10-12, to był koniec szkoły podstawowej. Po prostu, jak to wtedy ludzie młodzi, każdy się jakąś muzyką interesuje. Wspólnie z kolegą interesowaliśmy się muzyką lat 50-60, rock'n'rollem. Artur ma w swojej kolekcji 200 płyt Presleya. Niezwykle ceni sobie płyty analogowe, które ukazały się jeszcze za życia piosenkarza. Elvis nagrał ich 80. Niektóre w kolekcjonerskich katalogach wycenia się dziś na kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Płyty wydane po śmierci Presleya trudno dokładnie zliczyć. Mekką dla fanów Elvisa jest Graceland, posiadłość Presleya w Memphis. Codziennie przebywa tu kilka tysięcy jego miłośników. Memphis to jest miasto, które żyje Elvisem. Elvis nie żyje, ale miasto to żyje Elvisem. Na Elvisie, może to źle zabrzmi, ale robi się największy interes na świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Od pierwszych bram rogatek Memphis są tablice, że jest to miasto Elvisa Presleya, że jest Graceland, że są sklepy z pamiątkami, studio Sun Records, pomnik jego downtown. Co roku fani organizują w Memphis Międzynarodowy Tydzień Pamięci Presleya. Tegoroczny zakończy się całonocnym czuwaniem przy świecach, połączonym ze słuchaniem muzyki niezapomnianego Elvisa.